Tomasz Niecik, pozytywista. No dzisiaj ludzie nucą piosenki Niecika, a kiedyś nucili Orła Cień. Tylko kto o tym pamięta? Nasz Wydział Archeologii wybrał się na poszukiwania i wykopał parę zapomnianych gwiazd. Czy kiedyś wrócą? Choć wielu zapomnianych artystów nadal otrzymuje sporo propozycji, to ich stan konta nie rośnie już tak jak kiedyś. Niektórzy z nich zostali nawet przez środowisko muzyczne odrzuceni, czego doskonałym przykładem może być Leroy. Z Leroyem jest to jedna z najbardziej nieczytelnych dla mnie sytuacji w mojej karierze dziennikarskiej. Wydał płytę, która rozeszła się w milionowym nakładzie. Przez środowisko hip-hopowe, czyli przez swoje macierzyste środowisko, został zupełnie odrzucony. Później wydawał kolejne płyty, które już nie zyskały żadnej popularności. Wiele gwiazd nawet po latach planuje powrót do kariery. Jednak zbyt długie oczekiwanie fanów na płytę może sprawić, że o artyście zapomną. Czy nowy krążek Kasi Stankiewicz, znanej z przeboju Orła Cień, ma szansę na sukces? Kasia Stankiewicz to jest dziewczyna, która wygrała w konkursie na wykonanie piosenki zespołu Various Monks, po czym piękny książę zadzwonił do niej, czy nie chciałaby zostać jego żoną, to znaczy zostać wokalistką Various Monks. Później ona zaczęła robić rzeczy zupełnie niezwiązane z tym, natomiast nikt o tym nie wie. Nie wydaje mi się, żeby ze swoją nową płytą potrafiła tutaj coś zmienić. Piosenkę Braci Golców cytował w Polsce nawet George Bush. I'm gonna build my San Francisco. Zbuduję swoje San Francisco. Over that molehill. Jednak dziś ich utwory niemal zniknęły z eteru. Gosia Andrzejewicz, która 9 lat temu przebojem weszła do show biznesu, już od kilku lat nie wychodzi z domu. Chwilowa kariera przyniosła jej spory rozgłos i przysporzyła sporo przeciwników. Z Gosią Andrzejewicz jest duży problem, dlatego że ani nie ma talentu do pisania piosenek, ani nie ma wielkiego głosu. To jest gwiazda, która chyba w pewnym momencie chciała już tylko znaleźć bogatego męża. Kasia Cyrekwicka rzuciła całą Polskę na kolana. Po wydaniu 4 płyt i singli, które zwiastowały wielką karierę, nagle w 2010 roku słuch po artystce zaginął. Błyskawiczną karierę zrobił też zespół Phil po występie na festiwalu w Sopocie. Sława szybko przyszła i równie szybko zgasła. Przed pamiętnym występem również w Sopocie Mandaryna była na szczycie. Jej 2 płyty okryły się złotem. Gwiazda cały czas spędzała w trasie i nagle koniec. Dziś potrafi z dystansem mówić o tym, co było. Koncertuję, nie tak dużo jak kiedyś. Nie są już to tak wielkie, medialne sytuacje. Teraz na co dzień jestem bardzo sfokusowana na swoje szkoły tańca. Wtedy to wszystko urosło i nagle po prostu spadło, tak że tam się gdzieś na dole rozprysnęłam i teraz powoli składam się na nowo. Kasa kiedyś śpiewał, że kobiety mu wybaczą, bo on jest maczo. Fani mu nie wybaczyli. Najnowsza płyta artysty, która ukazała się w ubiegłym roku, przeszła zupełnie bez echa. Czy zapomniane gwiazdy zgubiły gdzieś swój talent? A może problem tkwi w czymś innym? Żadnej z tych gwiazd nie wróżę możliwości powrotu na szczyt, dlatego że są napierani przez nowe gwiazdy, które się pojawiają. Metody promocji się zupełnie zmieniły. Powrót jest niemożliwy. Bo nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą.